Was bardzo serdecznie w pięknym nowym dniu. Dzisiaj mamy dużo lepsze warunki niż ostatnio, jeżeli chodzi o testy Mavic Mini Sleechy wersja beta 2.9.0. Dzisiaj spróbuję wyciągnąć z niego jeszcze więcej. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Zobaczymy, jak wygląda ta aplikacja, w jakiej jest fazie i co nam daje na dzisiaj. W końcu 100 kilkadziesiąt złotych, tak? 120. Zestaw na dzisiaj jest podobny. Używam iPada do tego ćwiczenia. Uważam, że jest chyba najlepszy. Będziemy nagrywali też audio bezpośrednio na iPada. Dla Mavica Mini używam tego case'u z Mavica Air i naprawdę dobrze mi się sprawuje. Jest praktyczny, duży i daje radę jak najbardziej. Filterek zaraz założymy. Spróbujemy 16, może co? Filtry dostałem od chłopaków z Freewella. Całkiem dobrze się sprawują, jestem z nich mega zadowolony. Mam tutaj trzy filtry ND, a także filtry polaryzacyjne. Teraz wygląda na to, że jest wszystko ok. Czasami ten gimbal ma swoje humory. Ok, wszystko gra, za chwilę startujemy. Ok, jestem. Szczypczyki małe, tylko na moją górę, tak jak obiecaliśmy. Spróbujmy zrobić test orbit. Tu jest wszystko w porządku, prędkość orbitowania 2 metry na sekundę. Obrót drona, auto, uniesienie domyślne, wszystko w porządku. Zamknij. Ok, to co mamy, to orbitowanie. Wygląda w porządku. Jak widzicie, da się to zrobić. Nie trakuje mnie może idealnie, ale leci po orbicie. Teraz widać, że idzie dobrze. Orbitowanie, czyli od czasu do czasu idzie lepiej, od czasu do czasu słabiej, ale generalnie to działa i widać, że ta wersja beta wnosi ze sobą trochę ciekawych rzeczy, między innymi takie funkcjonalności. Podleciałem trochę bliżej siebie, nadal działa, jest gitarka. Dobra, próbujemy następne rzeczy. Słuchajcie, na tym poziomie tutaj jest w porządku, próbujemy za chwilę inne rzeczy. Może spróbuję się delikatnie przejść, nie za szybko. Zobaczymy, na ile on mnie łapie, dobra? Delikatnie mnie łapie i wyróżnia mnie z tła. Może nie ma prawdziwego szału. W dodatku miniacza zaczynają atakować ptaki. Ale to działa. Podlećmy trochę bliżej. Teraz jestem bliżej. Jeżyki atakują, nie? Wiele osób mówi, że to jaskółki, a to jednak jeżyki. Spoko. Jak najbardziej to działa. Spróbujmy w takim razie mu zmienić trochę parametry tego lotu. Nagrywanie zatrzymane. Nie? Nagrywanie rozpoczęte. Dzisiaj dużo lepsze są warunki, jeżeli chodzi o loty. Track. Rozszerzmy ustawienie orbity. Prędkość mniejszą chciałbym dać. Minus 1,8, może jeszcze troszeczkę mniejszą. Bardzo delikatne krążenie. Tak. Track. Ok, mamy go teraz na wysokości około 2 metrów i bardzo ładnie się porusza. Bardzo płynnie krąży. W takim razie to, co zrobię, będę się przemieszczał w kierunku środka boiska. I to działa. Dzisiejszy dzień jest też trochę lepszy, jeżeli chodzi o prumy, ze względu, słuchajcie, na to, że nie ma takiego wiatru jak ostatnio. Dobra, na chwilę zatrzymam się, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób on teraz krąży. Bardzo ładnie, słuchajcie, można zrobić dużo miniaczem. Czy ta liczy jest warta? Ja myślę, że tak, bo chłopaki za jakieś 2 miesiące wypuszczą wersję
pewnie już wersję full, nie będzie to wersja testowa beta. I widać, że to zaczyna im działać. Na razie są to amerykańskie próby i amerykańskie testy, ale nie szkodzi, słuchajcie. Wygląda na to, że jest w porządku. A na dzisiaj uważam, że jest naprawdę ok. Zrobimy sobie klasyczne trakowanie, zobaczymy, co on potrafi w tym wydaniu. Jestem w tej chwili na 5 metrach. To działa. Zmniejszyłem trochę, tak jak mówiliście, zmniejszyłem ten prostokącik. Teraz zbliżę się w jego stronę i zobaczmy, jak działa. Czy on jest w stanie mnie śledzić z góry? Tak. Zmienimy mu wysokość, zmienimy mu kierunek również. Działa. Dzisiaj działa troszeczkę lepiej. Może dlatego, że te kolory moje się zdecydowanie oddzielają od tła. To jest też mega ważne. Dobra, przyspieszmy w takim razie. Dzisiaj działa mu to zdecydowanie lepiej. Daje radę. Nie ma szału, ale daje radę. Teraz spróbuję go nieco obniżyć i odlecieć ode mnie. Jestem na 3 metrach. Podąża za mną, nie? A teraz ja idę w jego stronę. Cofa się ładnie. Wygląda to trochę lepiej. Lepiej. I w kierunku drona. Tak jak widzicie, w miarę jest gitara. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Jak widać, funkcjonalność Orbit działa i ona działa na mniej więcej, mogę ocenić w tej chwili 55%, czyli jest lepiej niż z samym trakowaniem. Trakowanie było też lepsze dzisiaj, bo jestem lepiej ubrany, mam bardziej kontrastowy strój w stosunku do otoczenia. Też tak nie wieje dzisiaj, to jest też ważne. Jak widać, że chłopaki działają z tym, z tego Litchi. I myślę, że za miesiąc, dwa, trzy góra powinniśmy jeszcze w tym roku mieć bardzo fajną aplikację. Dzięki temu możliwości miniaka naprawdę wzrosną i zrobi się z niego całkiem przyzwoity, mały i sprytny dron. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jak Wam się podoba ta seria, prośba oczywiście o lajka. Słuchajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli podoba Wam się ta seria, to prośba, zostawcie suba i lajka pod tym filmem. Napiszcie też w komentarzu, co można tutaj zrobić fajnego, jeżeli chodzi o to trakowanie, czy o testy Litchi. Postaram się w następnych odcinkach Wam to pokazać. Do zobaczenia. Cześć. Wydaje się, słuchajcie, że się niewiele dzieje, jeżeli chodzi o miniaka i rozwój, ale tak naprawdę jak ktoś chce, to mocno się rozwinie, nawet z takim małym dronem. A bardzo się cieszę, że mamy wsparcie i że mamy też właśnie tą aplikę Litchi, super. No i co, dziękuję chłopakom z Freewella za te filtry, dobrze się sprawują. Trzeba uważać oczywiście na gimbala, żeby nie przesadzić z jego obciążeniem. Zakładam zwykle przy wyłączonym dronie, dopiero później go kalibruję i dopiero później go uruchamiam. Jak macie jakieś pytania, czy ciekawe komentarze, uwagi, to prośba o napisanie. Postaram się tą serię kontynuować, aż będziemy mieli Litchi z prawdziwego zdarzenia. Zobaczymy, co z czasem będzie, jakie funkcje będą ujawniane.